Cześć, miałam już w tym tygodniu nie nagrywać, ale odblokowała się już kolejna część na Layer 3, więc dzisiaj zrobimy sobie tylko to. Przechodzimy sobie na stronę, idziemy do trzeciego okienka, klikamy Start, łączymy się portfelem, wpisujemy VST, wybieramy sobie jakąś ilość, następnie klikamy Preview, Confirm Trade. Wracamy do Layer 3, weryfikujemy. Następnie znowu klikamy Start. Łączymy się portfelem, przechodzimy do zakładki Staking. Ja wybieram Ethereum. Następnie klikamy sobie tutaj jakąś ilość VST, którą chcemy zastakować. Klikamy Stake. Jak widzicie, robię to na naprawdę małych ilościach. Wracam do Layer 3, klikam weryfikacja i znowu przechodzimy Start, Agree, łączymy się portfelem i teraz wykonujemy jakiś depozyt USDC. Ja tutaj wybieram naprawdę małą ilość, Continue, następnie Approve, chwilę czekamy, klikamy depozyt. Idziemy do zakładki Borrow, ponieważ musimy tutaj pożyczyć. Wpisujemy ilość USDC, a następnie Continue. Teraz klikamy Borrow. Chwilę czekamy. I wracamy do Layer 3. Weryfikujemy. I mamy Completed. No i niestety czwarte okienko znowu zostanie odblokowane za 24 godziny.